Oba znaki są ważne. To musimy pamiętać, że te znaki dotyczą zakazu zatrzymywania się i postoju. Pierwszy znak, tak zwany B36, mówi o zakazie zatrzymywania się i postoju, czyli za tym znakiem nie możemy się w ogóle zatrzymywać. No i oczywiście, jeżeli się nie możemy zatrzymywać, to nie możemy też kontynuować postoju. No a drugi znak mówi nam, że jest to za tym znakiem jest zakaz postoju. Obecny znak z napisem na 5 minut mówi, że za tym znakiem możemy zatrzymać się do 5 minut. Który jest ważniejszy? Rozporządzenie ministra infrastruktury i ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie znaków i sygnałów na drodze mówi w ten sposób. Znak zakazy zatrzymywania się i postoju oraz zakaz postoju obowiązują po tej stronie drogi, po której są ustawione. Zakaz zatrzymywania się postoju obowiązuje od miejsca ustawienia znaku, czyli od początku. I jest on oznaczony w ten sposób, że pod znakiem znajduje się na prostokątnej białej tablicy strzałka grotem skierowanym do góry. Czyli ten znak pokazuje nam, że od tego miejsca obowiązuje ten znak. I on obowiązuje do najbliższego skrzyżowania bądź do odwołania. Odwołanie takiego znaku jest w ten sposób oznaczone, że jest taki sam znak kształtu okrągłego z takim krzyżykiem czerwonym i pod tym znakiem znajduje się na białej tabliczce strzałka skierowana grotem do dołu. To oznacza, że do tego miejsca obowiązuje znak zatrzymywania się postoju. Oczywiście ten znak niweluje również najbliższe skrzyżowanie, no jak również zgodnie z tym rozporządzeniem mówi, że znak obowiązuje do ustawienia znaku zakaz postoju. Tutaj musimy pamiętać o gradacji znaków i sygnałów na drodze. W pierwszej kolejności musimy się stosować do znaków i sygnałów drogowych podawanych przez kierujących ruchem. Takimi osobami to są policjanci, mogą być kierujący ruchem wykonujący, zabezpieczający miejsce robót drogowych, strażacy, którzy uczestniczą w akcji ratowniczej, żandarmeria wojskowa, inspekcja transportu drogowego. No jest tych instytucji dosyć dużo, czasami nawet straż miejska czy straż leśna w związku z wykonywaniem na swoim terenie. No, regulują to oczywiście przepisy prawa ruchu drogowym, jak również rozporządzenie, które wcześniej cytowałem. W drugiej kolejności musimy się stosować do sygnalizacji świetlnej, jeżeli taka jest. Pamiętajmy, że czasami, a dosyć często obecnie na odcinkach remontowanych dróg taka sygnalizacja występuje. Ona kieruje wahadłowo ruchem na odcinku, gdzie są wykonywane roboty drogowe. No i również do takiej sygnalizacji musimy się stosować w pierwszej kolejności przed znakami drogowymi. No i w trzeciej kolejności stosujemy się do znaków pionowych, no i poziomych, które są zazwyczaj znakami informacyjnymi, a tymi głównymi znakami są zawsze znaki pionowe.